Często to widzę. Krzysiek, co by ona chciała? Nad czym ona się zastanawia? Co cię obchodzi, co by chciała dziewczyna? I tak naprawdę podam Ci tutaj dwie reguły, które mogą sprawić, że Ty totalnie zmienisz swoje relacje z kobietami. Dwie reguły, nie 55, nie 13, ale jak się do tego przyłożysz, to Ci gwarantuję, że będziesz miał zupełnie inne efekty z kobietami. Co to są za dwie reguły zasady? Pierwsza zasada. Nie przejmujesz się tym, co pomyśli dziewczyna, co powie. Jest to kompletnie nieistotne i kierujesz się zawsze tą regułą, kiedy masz problemy. Czyli, jak podchodzisz, dziewczyna mówi, że nie ma czasu, że jest zajęta, że ma chłopaka, bla, 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 no to nie przejmujesz się tym, reagujesz w sposób taki, jakby to w ogóle nie miało znaczenia, uśmiechasz się, prowadzisz dalej, tak? I oczywiście w ten sposób często bierzesz numery, dziewczyna zauważa, że zdajesz jej testy i masz zupełnie inne efekty, tak? To jest ta reguła jedna. Z tych dwóch, która już daje ponadprzeciętne wyniki I o której często zapominacie Często Wasze problemy właśnie sprowadzają się do tej pierwszej reguły Co mam Krzysiek zrobić? Ona nie odpisała Co mam Krzysiek zrobić? Ona powiedziała, że się nie całuje na pierwszym spotkaniu No właśnie już teraz wiesz, co masz zrobić Masz zrobić to, co Ty chcesz zrobić Ale zaraz do tego jeszcze dojdziemy Bo druga reguła brzmi Bądź zawsze najważniejszą osobą w związku, w relacji z kobietą, tak? I do czego to się sprowadza? Do tego, żebyś nie był też podatny na przymilanie, żebyś też się szanował, żebyś ty wiedział, kiedy odejść, tak? I kiedy kierujesz się tymi dwoma regułami, zawsze masz efekty, bo nie jesteś zdesperowany, jak coś ci nie odpowiada, to jej mówisz, że to koniec, ona się nakręca, albo jej mówisz, że musisz się zachować jak dojrzała kobieta, dorosła, a nie jak dziecko i oczywiście wtedy kobieta naturalnie dobrze reaguje, tak? A wy często spotykając się z dziewczyną, nie przejdzie wam przez usta tego typu tekst, ponieważ wy się martwicie, co ona pomyśli, i nie jesteś najważniejszą osobą w związku, dlatego też po prostu to kobieta cię prowadzi, i na tym polega cały paradoks sytuacji. Nie wiesz co robić, czujesz się niepewny, więc to ona cię poprowadzi. Musisz zrozumieć, że to właśnie działa w tą stronę. Kiedy natomiast masz pewność w siebie, jesteś zdecydowany, wiesz, że jesteś najważniejszą osobą w relacji, która rozpoczyna tę relację i kończy, albo uczy kobietę szacunku, albo pokazuje jej, że tak się nie należy zachowywać, kobieta. Momentalnie inaczej reaguje. To jest właśnie ta różnica. Zawsze, jak masz coś zrobić z dziewczyną, kieruj się tymi dwoma regułami. Jesteś tutaj osobą, która nie zwraca uwagi na to, co ona powie, co myśli, i jesteś najważniejszą osobą w relacji. Jeśli masz tego typu podejście, ona po prostu będzie podążać za tobą, pomimo tego, że możesz być nieidealny dla niej, możesz mieć jakieś tutaj. Możesz być za niski, nie wiem, za gruby. Po prostu siła emocji kobiety sprawi, że ona i tak będzie się chciała z tym spotykać. Także jak teraz masz jakiś problem, to zastosuj te dwie metody. Przypomnij sobie moje słowa, co powinienem zrobić. Czy napisać, czy się odezwać, co powiedział Krzysiek, tak? Nie myśl na ten temat, co na sobie pomyśli, i bądź tak naprawdę tutaj najważniejszą osobą w relacji. Wyjaśniasz sobie to w głowie i od razu znasz odpowiedź. To jest dokładnie tak proste. Przetestuj to w praktyce, bo jestem przekonany, żebyś miał dzięki temu naprawdę niezłe efekty. Testowałem tę metodę na moich kursantach i momentalnie brali więcej numerów, mieli więcej udanych spotkań, randek, więc warto, żebyś ty też to teraz wykorzystał. Za każdym razem, kiedy masz problem z dziewczyną, wróć do tego, co powiedziałem. Dwie zasady. Dwie zasady i zastanów się. Jestem najważniejszą osobą w relacji, jestem facetem, który nie zwraca uwagi na to, co ona mówi, co ona myśli. I masz. Efekty, praktycznie natychmiastowe przetestuj jeszcze raz łapkę do góry mi zostaw. Przypominam, do dzisiaj do północy seksualna męska energia, seksualne emocje kobiet jeden z moich najbardziej wartościowych materiałów 40% taniej do dzisiaj do północy, korzysta jak chcesz jak nie to potem będzie drożej ceny podnoszę od nowego roku zobacz sobie o czym jest ten materiał a jest o podniecaniu kobiet w przeróżny sposób podniecaniu seksualnym, w rozmowie gestami, za pomocą mowy ciała w łóżku, dzięki temu kobieta będzie szczytowała o wiele częściej bardziej, albo nawet dozna z Tobą swojego pierwszego orgazmu także polecam, wejdź tutaj, pobierz kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja, zdecydowanie jeden z bardziej wartościowych materiałów, które trzeba mieć.